Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Carnation. Dobrze mówię. I powiem wam osobiście, że mam nadzieję, iż powoli będziemy już kończyć przygodę w The Carnation, bo myślę, że mamy o wiele więcej fajnych serii do nagrania. Kto tam jest? Głos z piwnicy? Dotarłaś do niej. Jak obiecałaś. Co ty tu robisz? Myślałam, że już za chwilę odnajdę swoją intuicję. Latka. Może pomogę ci się stąd wydostać? Wyjść? Tak, muszę tylko... Ona jest w klatce. Na zawsze. Nie wyjdzie. Nie. Przestań, nie mów tak. To zbyt smutne. Nie bądź smutna. Teraz ona jest szczęśliwa. Bo ładny głos to przyjaciółka. Głosie z piwnicy. Jest tylko klatkogłowa. Ona utknęła. Ty idź. Jesteś silna. Chyba... Mam wrażenie, że ostatnio dokonuję złych wyborów. Dotarłaś do klatki. Tak, ale nie wiem, co mam tu znaleźć. Ona czuje coś w ruchu. Otwórz, proszę. Dobra. Weź to, proszę. Chyba utknęło. Jest ogromne. Nie zabiję cię, jeśli to wyjmę? Niestety. Nie. Udało ci się. Przyjaciółko. To dziwne. Czuję spokój? To dobrze. A teraz wyjdź. Nie, muszę ci pomóc. Żeby pomóc, zapomnij o niej. Co? Jesteś teraz moją przyjaciółką. Czemu miałabym o tobie zapomnieć? Jeśli wymarzysz z pamięci, głowa będzie wolna. Ona wyjdzie z klatki. Głosi z piwnicy. Nazywa się... Klatko głowa. Klatko. Głowa. What the fuck? Miło. Było cię poznać. Puk, puk. O, Bob. Jakie jest ciasto dnia? Ciekawska dziewczyna. W ogóle, moi drodzy, powiem wam osobiście, że wydaje mi się, że jesteśmy już naprawdę na końcu gry. I troszeczkę też boję się, że jak zakończę grę, o, po prostu nam wyjdzie, nie wiem, 5 minut odcinka następnego. Przygotowuję tort szwarcwaldzki. A dodatkową śmietaną dla naszej rozsmakowanej księżniczki. A tymczasem... Jaka ładna torebka. Dla mnie?
A jak myślisz? Widzę napis Cartier. Czy to... na koszt firmy? O rany. Jest piękna. Księżniczka musi mieć złoty naszyjnik. Nikt nigdy nie dał mi biżuterii. To... czuję się jak mała dziewczynka. Zasłużyłaś na to. Dzięki, Bob. Stokrotne dzięki. Czy to... dzwonek? Na naszyjniku? To chyba jakaś pomyłka. Co to za dzwonek? Oryginalne, czyż nie? Nie mogę nosić naszyjnika z dzwonkiem, Bob. Nie jestem zwierzęciem. Właśnie ten dzwonek sprawia, że biżuteria jest wyjątkowa. To bardzo ładny naszyjnik. Pan jest wyjątkowo szczodry. Ale Bob... pamiętasz, co mówiłeś mi o swoim śnie? O nadziei? Póki oddycham, jest nadzieja. Sama powiedziałaś, że oddech to nadzieja. Oddychanie oznacza ruch. Od teraz będę słyszał dźwięk tego małego dzwonka za każdym razem, gdy się ruszysz. A, to dźwięk nadziei. Podejdź. Dźwięk nadziei, tak. Zgadza się. Czero złoty. Siwy warkoczu? Jesteś tam? Potrzebuję twojej pomocy. Hej, jak leci? Chyba znalazłam to, czego szukałam. W głębi. To cudownie. Jak się czujesz? Ja... nie wiem. Powiedziałaś, że będzie lepiej, ale... wszystko nadal jest oceanem gówna. I zgadnij, kto się w nim topi? Glorio. Chciałaś, żebym znalazła kompas. A ja potrzebuję koła ratunkowego. Intuicja. Działa w niewyjaśniony sposób. Musisz dać jej więcej czasu i zaufania. Nie mam czasu, a ufam tylko własnym oczom. Może w tym problem? Zamknij oczy. Znowu ta gadka? Okej, uspokoiłam się. Co teraz? Nic na siłę. Pozwól, by poprowadziła cię intuicja. A, możemy chodzić, okej. Możemy chodzić. Nie przestawaj. Okej, coś zapalamy. Też jest. Okej, tu możemy coś ustawić. Nie rozumiem co. Jakieś porady? Ej, no bo nie widzę tutaj nic, co mogłoby nam pomóc. Nie przestawaj. A, przepraszam, teraz możesz poprowadzić sama siebie. Właśnie niekoniecznie. Jak się wchodzi, to definitywnie... się zapala, ale co dalej? Pytanie, czy teraz jak ja nie stanąłem, to czy sobie tego nie popsułem? Dobra, zapaliliśmy dwa z trzech. To nie takie proste.
Podobne połączenie z twoją intuicją nie będzie łatwe. Pozwól, by przyszła do ciebie równowaga, harmonia. Harmonia, tak? Powiadasz. Harmonia. Nie wiem, możemy tutaj na przykład połówki dać. To ja. Rany. Przestrzeń się zmienia? Ty się zmieniasz, Glorio. Właśnie widzisz nadzieję i intuicję w akcji. Dobra, ale nadal nie rozumiem, w jaki sposób mieliśmy sobie to uświadomić, że tak ma być. Naprawdę to mogło być miliony kombinacji. No faktycznie to było najprostsze do zrobienia, chociażby nie byłem pewny trzeciego symbolu, ale... Nie widzę żadnej podpowiedzi na ten temat. Żadnej. Zrobiłeś ogromne postępy, ale nie wiadomo, co znajdziesz tam na dole. Miej się na baczności. Dobra. Młoda. Myślałam, że cię straciłam. Przepraszam, młoda. Wybacz mi. Nie wiedziałam, co robię. O, cześć, Gloglo. Młoda. Tak mi przykro. Cieszę się, że cię widzę. Ja też, młoda. Ja też. Chcesz zagrać w kasy? Znalazłam tu trochę kredy. Z przyjemnością. Poczekam, aż się rozciągniesz. Wiesz co? Mogę zagrać od razu. Praśnie. Młoda. Nie! Glorio, co się stało? Glorio! Gdzie ona się podziała? Gdzie jesteś, młoda? Uj, gryzonie. Pewnie chcą zjeść okruchy z mojego deseru. Ty jesteś do cholery. To mówi? Do mnie? Księżniczki? To niedopuszczalne w tym zamku. W zamku? Nieważne, gdzie jest młoda? Aj, czego to ode mnie chce? Mała dziewczynka, powiedz mi gdzie jest, ale już. Czemu to nie zostawi w spokoju? Nie opuszczę tej słodkiej dziewczynki. Czy to coś powiedziało słodkiej? Oj? Księżniczka z chęcią przekąsi jeszcze więcej słodkości. Kurwa. Łapie precz, paskudo. Nie będziesz taka odważna, gdy poznasz smak porażki. No to się robi ciekawie. Możemy sprintować? Nie bardzo. No to jest zaskrypczowane w sumie. Nie wiedziałem, co z tym chodzi. Tylko zobaczcie. Zobaczcie na tego... jak on się nazywał. Nie wiem, jak on się nazywał. No tego sam spokojki przynosi. O, w jej ręku, to jest po prostu świetne. Totalnie świetne. Mały liput. Dobra, dostała web. Czyli mamy tutaj jakiś sposób walki z bossem. Ciekawe. Rozumiem, że to jest nasza kara za to obżarstwo poniekąd. To pokazuje, w jaki sposób my się zmieniliśmy tutaj.
Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Natychmiast przestań! Co za brak wychowania! Nie rozumiesz? To jedyny sposób! Tyle czasu marnowałyśmy się w tym buduarze. Aż w końcu stałyśmy się tym, o czym zawsze marzyłyśmy. Najwspanialszą władczynią, jaką świat widział. No way. O kurde, dobra, zaczyna się, widzę, że kolejny stage to mocny. It happens. Nie. Nie. Nie powstrzymasz mnie. Czy przechwałki. Czemu nie ma sprintu? To będzie dla ciebie twardy orzech do zgryzienia. To jest przerąbane. No zobaczcie, no. Mega przerąbane. Dobra. Dół, lewo, prawo, dół, dół. Nie! Czemu? To był nasz przepis na sukces, Glorio! Ty porwałaś go na kawałeczki! Muta! Ty żyjesz. Uff, to się stało. Nauczysz mnie, jak się rozciągać, Gloglo? Przyda mi się, gdy będę dorosła. Nauczę cię, czego tylko zechcesz, młoda. Coś tutaj jest. Siku zrobione, ale rączki trzeba umyć. Nie? Nie chcesz mieć rączek? No to nie. To mogliśmy siku zrobić. Tylko siku. Ach, śniadanie. Jest też liścik. Pan zlecił mi inne zadania. Mam nadzieję, że ta pyszna beza nasyci cię do kolacji. Twój Bob. No właśnie, Bob. To był Bob. Ale to jest pierdolnik. Ona tak naprawdę zamiast jej się polepszać i przyzwyczaić do tego wszystkiego, ona popada w apatię i totalną depresję. Jest z niej już naprawdę źle. O nie, proszę nie. Gierki wcale nie pomagają. Równie dobrze mogłoby ich nie być, naprawdę. Wybacz, ależ późno. Pan kazał mi... Wow! Hej. Rany. Wnętrze wygląda jak nowe. Smakowała ci... O, nawet jej nie tknęłaś. Głodówka nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Właściwie to dawno nie czułam się tak dobrze. Prawdy? Nie sądziłem, że poszczenie stanie się tu nową modą. Jutro przyniosę nową bezę. Ta do rana zmieni się w szlam. Nie trzeba. Mam dość. Zapamiętaj to sobie. Koniec z deserami. Co? Dlaczego? Słodkości karmią gorszą część mojej osobowości. A twój naszyjnik?
Nie nosisz go? Zdjęłam. Uznałam, że za tymi kratami łańcuchy byłyby przesadą. Ale z dźwiękiem nadziei. To dzwonek ci ją daje, prawda? Dzwonek ją przytłamia. Piękna suknia, wykwintne jedzenie, drogie podarki. To jak pakowanie gówna w sreberko. Co? To wcale nie tak. Właśnie, że tak. Bob. Nie jestem tu gościem, a tym bardziej księżniczką. Oddaj to wszystko swojemu panu. Jego więźniarka już tego nie potrzebuje. Glorio, nie, to nie tak. On robi wszystko dla twojego dobra. Jesteś uroczym facetem, Bob. Jedynym błędem jest zaufanie potworowi, którego nazywasz panem. Mogłem cię za to znienawidzić, tak jak nienawidzę jego i tego więzienia. Ale karmienie nadconego pragnienia jest gorsze od głodu. Wiesz, o co mi chodzi? Chyba nie całkiem. Ale jesteś w porządku. Jest w porządku. Moje życie nie jest najgorsze. Chyba. Były też chwile radości. Na przykład? Choćby twoje przybycie do posiadłości. Świetnie. Moje porwanie to twoje najlepsze wspomnienie. Były też inne. Na przykład... Czasem mogę poczytać dzieciom. Poważnie? To prawda. Kiedy pan daje mi wolne, jestem wolontariuszem w miejscowej szkole. Są uważne i troskliwe. W ogóle nie oceniają innych. Wszyscy powinniśmy tacy być. Jakoś nie mam szczęścia do dzieci. I szczerze mówiąc, do dorosłych też nie. Na pewno chciałabyś kiedyś założyć rodzinę. Za tych krat ciężko to stwierdzić. A ty? Cóż, ja potrzebowałbym cudu. Musiałbym być bogaty, silny lub przystojny. A najlepiej, gdybym miał te trzy cechy naraz. Ale nie. Jestem tylko nudnym służącym, który zna za dużo przepisów na ciasta. Ja cię tak nie odbieram. Jesteś nie tylko świetnym kucharzem, ale też mądrym, czułym facetem. No i jakoś znosisz swojego paskudnego szefa. Poza tym poświęcasz swój wolny czas, by pomóc dzieciom. Nic się nie powstrzymuje. W końcu nie jesteś zamknięty w celi. Naprawdę tak myślisz? Uważasz, że jestem dobry? Możesz zmienić swoje życie, Bob, jeśli tylko tego zapragniesz. Glorio. Tego właśnie chciałem. Niech nadzieja będzie twoim wiatrem w żagle. A intuicja kompasem, który wskaże ci drogę. Oj, coś mi się wydaje, że niedługo jednak wyjdziemy. Jakiś list do nas. Co to? Liścik. Nie godzi się księżniczki w lochu jej pałacu zamykać. Mężczyzna zostanie jej rycerzem. Miast się pańszczyzną borykać. Gdy się zastanowi i nerwom się nie podda, być może znajdzie klucz do ich wspólnego dobra. Gdy się zastanowi i nerwom się nie podda. Bob. Owoce. Nie? Gdzie może być klucz? W tamponach. Ja bym tam szukał. To kwiaty. Oh, shit happens. Mamy klucz. Czy to jakiś test?
pułapka. Otworzyły się. Czy Bob ukradł panu klucz? Może to wszystko było jakimś teleturniejem? Mam nadzieję, że z nagrodą pieniężną. Hop. Moja pani. Co to ma być? To on. Tylko i wyłącznie on. Nie było żadnego pana. W ogóle zauważyliście, że nikt... Znaczy, on nigdy nie mówił, gdy był właśnie Bob w tym miejscu. Witaj w moim królestwie. Gdzie jest pan? Posiadłość. W początku myślałem, że to jedyny sposób. Ale potem poznałem cię bliżej. Nauczyliśmy się sobie ufać. I otworzyłaś mi oczy. Bob, nie czas na gierki. Pan może wrócić w każdej chwili. Prawda? Prawda? Nie ma żadnego pana, Glorio. Wszystko wymyśliłem. Musiałem. Przecież to wiesz. Dlaczego? Od kiedy cię poznałem, to zawsze byłaś ty. W muzeum? Gdy zdejmowałeś ze mnie miarę? Wrzesień 1980 roku. Prawie 10 lat temu. To był twój pierwszy wieczór w obędziu. Mój też. Byłaś taka piękna, a jednak taka smutna i samotna. Smutna i samotna? Ponieważ czułem się tak samo. Żałuję, że nie miałem odwagi, by pogadać z tobą po występie. Ale wciąż wracałem. Rok po roku. I miałem nadzieję, że znajdę sposób, by ci pomóc. Aż w końcu... Pewnego dnia znalazłem. Nie musisz się już martwić. Wszystko będzie dobrze. Czy zamierzasz mnie... zabić? Glorio... Czy kiedykolwiek zrobiłem ci krzywdę? Ja... Nadal będę się tobą opiekował. Rzecz jasna, nie będziesz mogła stąd wyjść, ale... Będziesz tu rządziła razem ze mną. Już przygotowałem do ciebie pokój na piętrze. Może kiedyś poczujesz się na tyle pewnie, że przeniesiesz się do mojej sypialni. Nie chcę niczego przyspieszać. Co ty na to, moja pani? Jesteś gotowa na nowy rozdział z prawdziwym Bobem? Wolę umrzeć. Księżniczka, ukończ akt czwarty. Akt piąty, Feniks. No to się wszystko wyjaśniło. Glorio? Glorio! Wszystko w porządku? O, hej, panie Riviera. W porządku? Nic mi nie jest. Na pewno?
Niech to widzę dała podczas występu. To byłby zbyt dramatyczny debiut. Jest dobrze, naprawdę. Dotknął mnie stres i pusty żołądek. Rozumiem. A mnie nie zwymiotujesz na scenie. Pamiętam swój pierwszy raz. Stresowałem się przed wyjściem na scenę. Drżenie rąk i takie tam. Na scenę? Więc był pan... tancerzem. Trudno uwierzyć, prawda? Opuściłem rodzinną dunkierę w wieku 17 lat. Marzyłem o karierze artysty. Znajomy załatwił mi pierwszy występ w Paryżu. Tylko małem co do swojego wieku. 2 lata później po raz pierwszy wystąpiłem w Łabędziu. Wtedy przybrałem pseudonim Aldo Riviera. Dlaczego przestał pan tańczyć, panie Riviera? Ile masz lat? 20. Też miałem 20 lat. Przez dłuższy czas. Pewnego dnia obudzisz się i zrozumiesz, że minęły 2 dekady. Tracisz chęć do tańca. W tych oczach nie będzie już tej iskry. A garsonka będzie pasować do ciebie lepiej niż gorset. Nigdy nie przymierzałem garsonki. Wrócił pan? Scenę? Do dunkierki. Do rodzinnego domu. Nigdy. Oni nie... Czas najwyraźniej umyka nam wszystkim. Tak czy siak, dziś masz swój debiut w Łabędziu. Mam dla ciebie radę. Serce będzie ci bić jak szalone. Nie unikniesz tego. Może to strach, a może odwaga. W końcu mają podobne objawy. Wyobraź sobie, że twoje serce jest niczym wznoszący się feniks. Wypełnia twoją pierś odwagą i unosi cię w niebo. Poczujesz strach, jeśli zaczniesz spadać. Zrobię co w mojej mocy, panie Riviera. Proszę, mów mi, Aldo. Panie i panowie, drodzy przyjaciele. Usa błagają o powietrze. Zobaczycie ją dziś po raz pierwszy na scenie Czarnego Łabędzia. Tyle robił pętle w twoim brzuchu. Powitajcie brawami, oto lśniąca. Serce szaleńczowali. Żywiołowa, urocza. Wycofując się, poddajesz się strachowi. Nabierasz odwagi, stawiając mu czoła. Panna Gloria! No to znów zaczynamy. It happens. O, widzę, że tutaj większe... A, nie mogę w to klikać. Okej. Okay. Dobra, wyjaśniło cię. Niektórych nie mogę ruszać. Wprowadzili nową mechanikę i nie wyjaśnili, o co chodzi. No wiecie wy co? Wszystko w porządku, Glorio? Z
Skurwysyn. Rozwaliłam wargę. Puszka ravioli? Twoje jedzenie na następne dwa dni. Sama mówiłaś, że chcesz być traktowana jak w więzieniu. Jak mogłeś? Jak mogłem co? Zaprojektować i przygotować do ciebie ten pokój? Wydać fortunę, by uchronić cię przed twoim żałosnym życiem? Zająć się tobą, gotować dla ciebie, wyrzucać twoje śmieci przez ostatnie 5 miesięcy? Ja... Pani jego sługa, Bob. Złożona gra pełna masek i osobowości. Żadnych wolnych weekendów. Bez szans na urlop. Popieprzony Bob. Jak się naprawdę nazywasz? Ile dziewczyn zamknąłeś tu przede mną, dupku? No dobra. Boże, cię oszukałem. Niech ci będzie. Niegrzeczny Bob. Ale gdybym od samego początku był z tobą szczery, nie wysłuchałabyś mnie. Nie miałem wyboru. Zniszczyłeś mi życie. Zabrałeś mi wszystko. Zniszczyłeś moje nadzieje i marzenia. Cóż za ironia. Mówi to dziewczyna, która mnie zwodziła i złamała mi serce. Zamknij się. Twoje ego mnie dobija, Glorio. I obawiam się, że nie ma już odwrotu. Zamknij się, Bob. Czy kimkolwiek naprawdę jesteś? Teraz jestem panem Bobem. Lepiej zmień ton. Pierdol się, panie Bobie. Uważaj, to droga kamera. Pierdolę twoją kamerę. Glorio. Nie rób. Powinna była to zrobić. Dawno temu. No w końcu. Gloglo. Gloria. Nie słyszy mnie. Gloglo. Jesteśmy tutaj. Niestety, nie możemy jej teraz pomóc. Ale wygląda na smutną, musimy jej pomóc. Gloria wykazała się prawdziwą odwagą. Osiągnęła więcej niż się spodziewała. Ale to wszystko ją zdestabilizowało. Zdestabilizowało? Potrzebuje czasu, by to przetrawić, przewartościować. Może musi się rozciągnąć. Jest dorosła, co nie? Być może. Na razie zostawmy ją w spokoju. Dobrze. Czy niedługo zobaczymy Gloglo? Znajdzie nas, gdy będzie nas potrzebować. Powiedz, wolisz piratów czy czarodziejów? Trudny wybór. Ja wolę piratów. Papugi są fajniejsze od gołębi. Dobra, nie ma kamery. Kolejna puszka z żarciem. Czujesz to, Glorio? Gojący aromat puszystych naleśników prosto z patelni. Wybacz, ostatnio rzadko tu zaglądam. Mam kupę roboty. A u ciebie? Jakieś wieści?
Nie tknęłaś ostatniej puszki ravioli? Pamiętaj, głodówka ci nie pomoże. Ja przepraszam was znów. A może coś ci poczytam? Jak za dawnych czasów. Luka i rozrywka. Marcowy numer. Marzec, początek wiosny. Widnące kwiaty i śpiewające ptaki. Dobra, spójrzmy. Film, teatr. Główny dyrektor Czarnego Łabędzia, Aldo Rivera, ogłosił trasę po USA ze swoją trupą taneczną, której przewodzi wschodząca gwiazda Christa Charnel. Wyznaczono datę kilku występów, w tym Nowym Jorku i Las Vegas. Wspaniale! Amerykanie oszalają na punkcie panny Charnel. Jest olśniewającą artystką. Pieprzysz. Co jeszcze? O, jest wzmianka o emerytowanej tancerce z opery, Victoria Fontaine. Fontaine. Skąd się znam to nazwisko? Twoja matka, czyż nie? Po co pytasz? Przecież wiesz, że tak. Miała 64 lata. O ty chuju. Kurtyna opadła dla niej dość wcześnie. Co? Pokaż to. Tragedia. Ale przynajmniej jej występy były godne zapamiętania. Dupek. Wiem, że kłamiesz. Czyżby? Prawda czy kłamstwo? Życzliwość czy złośliwość? Co za różnica? Odpowiadasz mi wyłącznie pogardą. Powinnaś zjeść te ravioli. Bo nie przyniosę ci nic innego. To tyle. Pierdolnij mu to w twarz. Grzeczna dziewczynka. Naprawdę? Może nie jest za późno? Powiem mu, że przepraszam. Że mimo wszystko jest mi tu dobrze. Po prostu krępowała mnie kamera. To wszystko. Nie zabije mnie, jeśli będę dobrze się zachowywać. Prawda? Wszystko jest w porządku. Kiedyś zrozumie, że powinien mnie wypuścić. Albo znajdzie mnie policja. Kto wie? Cierpliwość i uległość. Od teraz to moje credo. Zgrywanie bohaterki kina akcji to najkrótsza droga do śmierci. Przecież i tak nie zdołam opuścić tego miejsca. Skoro jestem tu uwięziona, czym innym mam się martwić? Cóż. Kurwa. A serio, tam to było najtrudniejsze? Wiem! Nie! Nie chcę, od początku. Ja nie będę uległy do cholery jasnej. Nie. Nie będzie w porządku. Nie zamierzam tam iść. Znaczy, no właśnie, pytanie, co gra na tym wszystkim próbuje ugrać, nie? Spróbujemy teraz przegrać. Ja nie chcę być uległym. Cóż. No, ja muszę, okej. Myślałem, że nie muszę. Serio, to jest easy. Czemu to jest coraz łatwiej?
Nie rozumiem tego. Myślałem, że muszę raczej spaść. Zawsze mogę się utopić. Ale co to zmieni? Ja już nie wiem, czy ja ten odcinek dzielę na dwa, czy na ile. Młodość, talent. Czy wciąż będę pływać, jeśli zatoną? Pewnie podzielę to na dwa odcinki. Nawet najmroczniejsze i najbrudniejsze zaułki miasta warto oświetlić. Nieważne, jak bardzo nas przerażają. Właśnie. To jest akurat dobrze powiedziane. Czuję się, jakbym była tu od zawsze, ale pozostawanie w jednym miejscu jest proste. To też prawda. Czasem spoglądasz na horyzont i zastanawiasz się, czy coś mnie omija? No bardzo często. Ale fakt faktem, pozostawanie w miejscu jest jakby nie patrzeć najgorszym, co możemy zrobić, ale jest to też również najłatwiejsze dla nas. Jest to również najłatwiejsze. Oczyszczasz mulistą wodę, pozwalając jej osiąść, ale czasem musisz ją porządnie wzburzyć. Nie da się dwa razy utonąć w tej samej rzece. Nie wystarczyło wyłupić oka Polifemowi, przepraszam. Odyseusz to wiedział i ty to wiesz. Może nie jest za późno, by wszystko naprawić. Może jeszcze da się cofnąć. Może mogę się zestarzeć na własnych warunkach. Naprawdę, wolałbym ukrotnie umrzeć, niż być uwięziony w takich warunkach. Myślisz, że kołdra osłania cię przed tym, czego się boisz? Ale strach jest zamknięty razem z tobą i kwitnie. Rozumiem, że musimy znów iść na górę.